Siemaneczko, ja jestem Sedok i w tym poradniku pokażę Wam, jak zrobić awatar w Photopea, czyli w darmowym programie do robienia prac graficznych. Widzimy się za 3 dni w kolejnym odcinku z Premiera Pro. Będzie odcinek w końcu z oceniania Waszych grafik, tylko po prostu nie mogę się zabrać za to. Miło by było, gdybyście zostawili subskrypcję i dzwoneczek oraz zostawili łapkę w górę pod tym odcinkiem. Ja Wam pokażę, jak zrobić taką ładny naprawdę awatar, jak mój lub nawet lepszy w darmowym programie graficznym. Ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Znajdując się już na komputerze, wchodzimy na stronę Photopea. Jest to darmowa aplikacja do grafik i tak dalej. Dobra, gdy już wyjdziemy, to zamykamy i akceptujemy. Dobra, i wydaje mi się, że zrobimy awatar podobny do... O, dobra. Możemy zrobić awatar podobny do mojego tego starego awatara, bo no, co prawda, jest on spoko po prostu i zróbmy coś podobnego. Zrobimy zdjęcie, no już użyję tego, co mam. Wchodzimy tutaj, file, new i tworzymy wymiary 512x512, awatar. Piszemy awatar, create, przerzucamy nasze zdjęcie do tego, no do Photopea po prostu. I musimy to rozmieścić tak, żeby było równo, więc jest równo. Klikamy ten znacznik lub enter. Z pomocą scrolla i alta możecie się przybliżać i oddalać. Na początku wytniemy może sobie naszą postać. Klikamy pen tool. No i tak jedziemy po prostu wokół całego naszego zdjęcia. Ja nie muszę wycinać dokładnie, ale wytnę tak mniej więcej. I fill odznaczamy na brak wypełnienia. Dobra, gdy już tak mniej więcej wytniemy, no to zaznaczamy tak, jak po prostu na początku wycinaliśmy. Z enterem klikamy. Następnie klikamy na tej warstwie, klikamy Ctrl-C, Ctrl-V, możemy to zamknąć i jesteśmy wycięci. Co prawda, no są to jakieś tam piksele, więc ja postaram się znaleźć narzędzie, które te piksele jakby zmniejszy. I jest tym narzędziem Blur Tool, czyli tym po prostu musimy zezwolić na to. Możemy chyba, o teraz, rozmyć te takie ostre krawędzie. Dobra, gdy rozmyliście wasze zdjęcie i macie, na przykład ja tu mam to ramię mikrofonowe, jak się tego pozbyć? Wchodzimy znów tutaj, prawym i klikamy Smooth Tool i to pozwala jakby, po prostu przynosi kolor z koszulki i zakrywa, zamazuje nam nasze to ramię i prawie jakby to nie widać tego i naprawdę, i to narzędzie jest naprawdę przydatne, jeśli coś macie. Na przykład mam tu takiego kolegę i nie chcę, żeby on tu był, więc też tym narzędziem rozmywam po prostu, albo tutaj rozmywam swoje niedoskonałości. Dobrze, gdy to mamy zrobione, odznaczamy tą warstwę, klikamy tutaj, robimy filter, blur i możemy wybrać rozmycie tła w tle po prostu. Niech to będzie tak. Rozumiemy nasze tło, klikamy OK. I teraz chcemy, no i OK. Mamy nasze zdjęcie, mamy tło. Zróbmy teraz kolor. No to może być ten taki niebieski, więc na tej warstwie klikamy nie tutaj, tylko tutaj na to takie okrągłe kółko. I tutaj wybieramy Hue and Saturation, wybieramy Colorize i tymi opcjami bawimy się i zmieniamy kolor naszego tła. No, co prawda nie jest to Photoshop i nie odwzoruje nam to tak kolorów, no ale dobra, wybierzmy, no dobra, może nie niebieski, zróbmy taki, o, taki niebieski. Likeness możemy również sobie zwiększyć, żeby to bardziej było, miało taki połysk i było bardziej widoczne. No to ja tak na 8 na przykład dam lub nie, niech będzie na to 4. Ok, mamy to zrobione. Teraz, żeby to zamknąć, to... O, to wystarczy, że tak zrobimy i tyle.
możemy zrobić merge down, czyli scal jakby do dołu. Wchodzimy dwukrotnie. Wchodzimy dwukrotnie na tą naszą warstwę z twarzą. Bierzemy drop shadowa i ten drop shadow, dystans zmniejszamy. To możemy lekko zwiększyć i widoczność tego również tak na 100. Chyba że chcecie się pobawić jeszcze jakimiś tam opcjami, typu jakiś tam cień wewnętrzny czy coś takiego, to możemy dać na przykład na biały, zamknąć to, odległość dać tak, biały kolor, nie czarny, biały, enter. No i teraz, może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale no, ale po prostu taka biała poświata powinna być tylko na nakładce, czy na... O, na przykład możemy zrobić sobie opacity na 15 i w środku dać jakiś kolor. Możemy również dać taki podobny niebieski, enter. I to jest tak widoczne i fajnie to wygląda. Nie jest może to mega widoczne, możemy trochę zwiększyć, klikamy OK. I wszystko wygląda na razie OK. Możemy kliknąć Ctrl T z Ctrl T i z Shiftem zwiększyć i dać coś takiego i OK. No dobra, wszystko ładne. Teraz wchodzimy w przeglądarkę i piszemy piorun png oraz smoke png. Nie będziemy korzystać tutaj z paczek, weźmiemy wszystkie te efekty z internetu, grafika. No i szukamy pioruna. Przypuśćmy, że ten jest ładny. Zapisujemy go jako piorun, enter. I znajdziemy jeszcze jakiś efekt dymu. No chociażby ten. Klikamy, nie wiem czy tak się da kopii obraz. O, da się. Możemy skopiować obraz za pomocą shifta, zmniejszyć go lub jeszcze bardziej zwiększyć. Zatwierdzamy i klikamy screen, czyli ekran, i to pozwala nam na to, żebyśmy po prostu mieli mieli taką warstwę bez tego tła. Zwiększamy za pomocą shifta, enter, ctrl j, jak się da się kopiować. Możemy obrócić, damy coś takiego tutaj, też enter, obracamy i coś na przykład takiego tutaj, enter. Oczywiście możemy się też pobawić wszystkimi opcjami typu opacity, czyli widoczność tego. Możemy zmniejszyć, zwiększyć. To już w zależności od tego, jak chcecie. To tło jest trochę według mnie za bardzo rozmyte, ale to nie musi wyglądać na razie ładnie. To jest tylko na potrzeby poradnika. Gdy macie pioruna, musieliśmy go zapisać, ponieważ mamy go teraz po prostu wyciętego, jakby miał kanał alfa. No i możemy go łatwo przenieść. Za pomocą shifta i alta zmniejszamy proporcjonalnie. Dajemy ten piorun tutaj, obracamy lekko, dajemy go tutaj, zatwierdzamy i teraz klikamy Ctrl Select Modify Border i dajemy 3. I teraz po prostu wybieramy gumkę, klikamy OK. A przepraszam, wybieramy gumkę. Dajemy sobie select, inverse, no i wycieramy to, co jest w środku, Ctrl D, mamy coś takiego. I teraz, aby zmienić kolor tego, to dajemy color overlay i dajemy na przykład na białego, enter lub OK. Możemy dać cień, również biały, i na normal możemy lekko to zmniejszyć, rozmiar i tą taką poświatę tego. No dobra, klikamy OK. Możemy również powielić warstwę, Ctrl J, przesunąć gdzieś tu, zmniejszyć trochę, enter, Ctrl J, przesunąć za pomocą tej strzałki na przykład gdzieś do góry i obrócić. No musicie pokombinować sami. No i dobra, przypuśćmy, że... No, że dobra, że to może tak wyglądać. Może tak wyglądać. Możecie również inne dymy dać. To jest do waszej dyspozycji. Dobra.
Teraz tworzymy nową warstwę, dajemy ją na samą górę, czyli tutaj. Możecie sobie te nazwy nazywać, czyli na przykład piorun, tam jeden i tu zmieniać nazwy. Dajemy tutaj pędzel za pomocą tych takich nawiasów obok litery P zwiększamy, tym przy N też, a tym przy P zmniejszamy, więc zwiększamy, dajemy kolor na taki niebieski. Musimy sobie hardness zmniejszyć na 0, czyli po prostu nie będzie, to zmniejsza nam grubość tego pędzla, nie będzie taki gruby, tylko po prostu będzie taki rozmyty. No i wokół naszej pracy możemy sobie zrobić tak i tak, ewentualnie tam na dole. Klikamy normal, screen i w którychś tam miejscach możemy to wytrzeć, czyli na naszej głowie na przykład. Tylko też zmieńmy sobie hardness. No i wydaje mi się, że jak na darmowy program to jest naprawdę fajny awatar. Teraz, co prawda nie ma tu opcji jakichś tam takich jak filtr camera raw czy coś takiego, więc ja tu nie wiem, nie znam się, nie bawię się w to. Po prostu macie awatar, jest on prosty. Możecie dać inne efekty, możecie się pobawić tyłem, możecie dać napis, możecie pobawić się napisem. Macie wszystko do dyspozycji. Możecie napisać sobie sedok z tyłu, możecie dać jakieś tam cienie, inne rzeczy. To wszystko jest do waszej dyspozycji. Aby zapisać, klikamy file, export i PNG. I plik musi ważyć, no chociaż nie wiem jak to jest na awatarach, ale na banerach plik, przepraszam, na miniaturkach plik musi ważyć 2 mega i chyba na banerach tak samo. Nie wiem jak jest z awatarami, jeśli plik jest za duży, to możemy zmniejszyć lekko jego jakość, przez co nie będzie on taki wyraźny, sami widzicie tutaj z tyłu i na zdjęciu, ale zmniejsza wam się rozmiar. Jeśli natomiast nie będzie się dało jego przesłać na YouTube'a, klikamy format JPG, dajemy quality na 100 i save, klikamy zapisz, no i zapisał nam się nasz awatar. Wchodzimy tu, możemy go przeciągnąć, jak się nie mylę, albo nie możemy, po prostu wchodzimy w wyszukiwarkę, no i mamy nasz awatar. Jest on mega prosty do zrobienia i ładnie wygląda. Możecie się pobawić różnymi tam kolorkami, nasyceniem, kontrastem, zdjęciem naszym. Możemy jeszcze to zdjęcie polepszyć. Już nie będę pokazywał jak, ale w tym poradniku pokazałem jak to zrobić tło. I tak samo możemy zrobić kontrast na zdjęciu, tak samo możemy zrobić napisy i wszystko dosłownie jak chcemy. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Mega byłoby mi miło, gdybyście zostawili subskrypcję tam na dole oraz zaznaczyli dzwoneczek, strzelili łapkę w górę. Zapraszam na mojego Discorda, Instagrama. Wszystkie linki są w opisie. Ja się z wami żegnam. Widzimy się na odcinku w środę. Trzymajcie się. Siema.